Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Dzisiejsza historia rozpoczyna się na przełomie lat 20. i 30. w Stanach Zjednoczonych, kiedy to okazało się, że rynek oczekuje od konstruktorów stworzenia samolotu, który byłby prosty w budowie, tani w eksploatacji, tani w sprzedaży i łatwy w pilotażu. Czyli w zasadzie oczekiwano czegoś, na co rynek zbytu był zawsze i jest nadal na rynku lotnictwa ogólnego. Wtedy jedną z takich konstrukcji, która miała spełnić te wymagania, był produkt braci Taylorów, samolot, który nazywał się E2 Chamois. Niestety ten samolot nie odniósł sukcesu, dlatego że podczas pokazów lotniczych, gdzie ten samolot był prezentowany, to było w stanie Michigan, w miejscowości Dearborn, doszło do wypadku. Samolot rozbił się i zginął tam jeden z braci, Gordon Taylor, a razem z nim leciał i również zginął dyrektor sprzedażowy tej firmy. W związku z czym, ja nie wiem, czy przyczyna tego wypadku była techniczna, nigdzie nie ma na ten temat informacji, ale drugi z braci Taylorów pozostał z zakładami, które były na skraju bankructwa, bez kluczowych współpracowników, no i bez szans na sprzedanie samolotu. I wtedy pojawił się William Piper, który był przedsiębiorcą dysponującym dużymi finansami dzięki temu, że dorobił się na rynku naftowym, i on wykupił zakłady Taylorów za kwotę $761. Wtedy drugi z braci, Clarence Gilbert Taylor, opracował samolot, który nazywał się F2, a później jego udoskonaloną wersję, która nazwana była Taylor E2 Cab. I ten samolot, górnopłat jeszcze z częściowo otwartą kabiną, okazał się samolotem popularnym, sprzedano 550 egzemplarzy. A skąd nazwa tego samolotu? W Polsce często tłumaczy się to w pewny skrótowy sposób. Także cab to znaczy szczeniak. Natomiast nam szczeniak kojarzy się głównie z małym pieskiem. Amerykanie na małego pieska mówią puppy, natomiast cab to jest generalnie nazwa, która oznacza młode dzikich ssaków. I biorąc pod uwagę, że znaczek, który był malowany na statecznikach Piperów, wyglądał tak, to gdybym ja miał powiedzieć, jak należy rozumieć słowo cab, to powiedziałbym, że cab to znaczy niedźwiadek. Mimo tego, że produkowany był udany samolot, Piper i Taylor nie dogadywali się do końca ze sobą i w roku 1936 Taylor odszedł z wytwórni i założył własną firmę Taylor Craft. Natomiast Piper na jego miejsce zatrudnił inżyniera, technika, który nazywał się tak, Amerykanie czytają to nazwisko Walter Jamenei, i on udoskonalił caba, stosując w pełni zamkniętą kabinę, zaokrąglone końcówki skrzydeł i kilka innych modyfikacji, i w ten sposób powstał samolot, który nazywany jest albo jeszcze Taylor J2 Cab, albo już Piper J2 Cab. On wszedł oczywiście do produkcji seryjnej i można go było kupić w trzech wersjach: najuboższej szkolnej, trochę lepiej wyposażonej sportowej, i był też fabryczny wodnosamolot wyposażony w pływaki firmy Edo. I ten samolot już stał się takim hitem, że Pipera zaczęto nazywać Henrym Fordem lotnictwa, a po latach wizerunek samolotu znalazł się nawet na jego rodzinnym grobie. Samolot stał się też podstawą szkolenia amerykańskich pilotów. Przy zakładach Pipera powstała szkoła, gdzie szkolono za $50. Tyle kosztowało zrobienie wówczas uprawnień na taki samolot. To cena oscyluje w granicach dolara za godzinę lotu. Między pilotem a uczniem nie było łączności, a cab miał siedzenia w układzie tandem, w związku z czym wydano też taką książeczkę, gdzie jest lista różnych gestów, które mają ułatwić komunikację między pilotem, uczniem, a pilotem, instruktorem. Natomiast jak ja się na to patrzę, to mam wrażenie, że opanowanie tych gestów było chyba trochę trudniejsze nawet niż opanowanie samego pilotażu. Ważnym dla zakładów Pipera okazał się rok 1941. W początkowych miesiącach tego roku wojsko rozpisało konkurs na samolot obserwacyjny dla amerykańskiej armii i ten konkurs został wygrany przez Pipera, gdzie cab pokonał, o ile dobrze pamiętam, 13 innych typów samolotów. No i to oznaczało zamówienie 3000 egzemplarzy, czyli ogromnej partii produkcyjnej. Fabryka tak się wtedy rozpędziła, że produkowała jednego caba co 70, a wedle niektórych źródeł nawet co 20 minut, chociaż nie do końca trzeba powiedzieć, że były to caby, dlatego że w wojsku ten samolot otrzymał nazwę Piper L4. L to znaczy liaison, czyli łącznikowy. I finalnie dla wojska powstało 5548 samolotów L4, a do końca produkcji w roku 1947 w ogóle wyprodukowano wszystkich cabów cywilnych i wojskowych 32512, czyniąc ten samolot najliczniej produkowanym w historii samolotem pokrytym płótnem.
Ciekawostką też są szybowce Piper TG-8, których powstało niemało, bo 252 sztuki. Jak na to popatrzymy, to w zasadzie jest to miniaturka szybowca desantowego właśnie do szkolenia wojskowych pilotów takich szybowców. W czasie wojny Kaby brały udział na wszystkich frontach, gdzie była armia amerykańska, a w działaniach militarnych stracono około 1000 tych samolotów. Po wojnie wiele Kabów Amerykanie sprzedali. Polska Rzeczpospolita Ludowa zakupiła ich 142, stając się przez to jednym z głównych rynków zbytu obok strony czechosłowackiej. Transakcje zakupu podpisywano w Paryżu, natomiast samoloty można było odebrać w miejscowości Göppingen w Niemczech, niedaleko Stuttgartu. Polacy planowali zakupić jeszcze więcej tych samolotów, ale nad Göppingen przeszła wielka burza, która sprawiła, że znaczna część tych kabów tam składowanych została uszkodzona lub zniszczona. I finalnie $550 kosztował samolot sprawny, a $300 kosztował samolot uszkodzony. W szczytowym momencie w PRL-u zarejestrowanych było jednocześnie 127 kabów, natomiast większość z nich została zezłomowana w latach 1953-55 i to niestety nie z przyczyny technicznej, a z przyczyny takiej, że ówczesnym władzom nie podobało się to, żeby kluby latały na kapitalistycznych amerykańskich samolotach. Takie to wtedy były czasy, że amerykański samolot, mimo że był dobry i sprawny, nie miał racji bytu w lotnictwie, ani wojskowym, ani sportowym. Natomiast premier kraju jeździł Mercedesem, Jaguarem i różowym Buickiem Skylarkiem. Dzisiejszy odcinek ilustrowany jest dwoma samolotami, które te akcje złomowania przetrwały. Obejrzyjmy je zatem z bliska. Kadłub samolotu to kratownica z rur stalowych pokryta płótnem. Na styrburcie mamy fragment oszklenia otwierany ku górze, a pod nim drzwiczki otwierane do dołu. Uzyskujemy wówczas dostęp do kabiny, gdzie dwa miejsca umieszczone są w układzie tandem, każde z kompletem sterownic. W rzadko spotykanej wersji Piper J5 były trzy siedzenia. Była też odmiana Cab Coupé, która miała dwa miejsca obok siebie. Z przodu jest klasyczna tablica przyrządów, która ma po lewej stronie dźwignię ogrzewania kabiny i zubażania mieszanki paliwowej, natomiast po prawej pompkę zastrzykową paliwa. Dźwignię gazu i korbka przestawiania statecznika poziomego są na nieotwieranej ścianie kabiny. Z kolei po lewej stronie nad głową znajdziemy panel przełączników. Oczywiście, jak widać, dostosowane są one do współczesnego wyposażenia. Jeśli samolot miał zakrętomierz, to w tym miejscu na zewnętrznej burcie montowano dyszę Venturiego. Zbiornik paliwa jest za silnikiem i ma pływakowy wskaźnik poziomu, wykonany dosłownie z korka i drutu. Mieszczą się tam 54 litry paliwa. Oprócz tego zbiornika był też zbiornik paliwa w jednym skrzydle, a obecnie wiele samolotów ma dołożony też zbiornik w drugim. I te zbiorniki zasilają paliwem główny zbiornik, z którego trafia ono do silnika. W oglądanym samolocie na siedzeniu jest zbiornik parafiny dla wytwornicy dymu, natomiast w PRL-u montowano też w kabinie instalację do opryskiwania pól. Był to zbiornik umieszczony na tylnym siedzeniu, miał on 190 cm3 pojemności, ale nie było to udane, dlatego że on pełny przeciążał samolot, a jeszcze część proszku dostawała się do kabiny. Sensowniejsze było dostosowanie samolotu do przewożenia chorego na noszach, co miało miejsce już w trakcie wojny. Ta modyfikacja wymagała wykonania otwieranego całego segmentu kadłuba za skrzydłem i tamtędy wjeżdżały nosze. Oczywiście oprócz rannego czy chorego nie mieścił się tam żaden członek personelu medycznego, był tylko pilot siedzący tyłem do tego pacjenta, zatem to był samolot raczej do transportu niż do ratownictwa. No ale jakby na to nie patrzeć, to już tak jest, że aby kogoś uratować, to trzeba się sporo nakombinować. Samolotów przerobionych na sanitarne było w Polsce 15, latały one w 13 województwach. Podwozie klasycznego Kaba jest trzypunktowe z kołem ogonowym. Podwozie główne amortyzowane jest sznurami gumowymi, a w zasadzie takimi bezszwowymi krążkami. Są one pod tymi osłonami. Każde z kół ma hydrauliczne hamulce szczękowe, gdzie co ciekawe szczęki rozpierane są gumową dętką wypełnioną płynem hydraulicznym. Opony są niskociśnieniowe, a koło ogonowe ma oponę odlaną z pełnej gumy. Kaby występował też jako wodno-samolot, fabrycznie stosowano pływaki EDO, ale oglądany egzemplarz tymczasowo przerobiono w Polsce stosując pływaki CSS. Dokonano tej przeróbki w roku 1951. Samolot ten intensywnie testowano w Instytucie Lotnictwa i testy te dokumentowano, po czym samolot przywrócono do wersji lądowej. Jak się okazało, modyfikacje kadłuba w tej polskiej przeróbce do zastosowania pływaków były tak znaczne, że łatwiej później okazało się podmienić kadłub niż przerabiać go z powrotem na podwozie z kołami.
Zdolność operowania z krótkich, przygodnych lądowisk sprawiła, że w wojsku samolot nazwano Grasshopper, czyli konik polny. Mógł on też startować z okrętu i to nie było trzeba lotniskowca, dlatego że wystarczył drewniany pokład o długości 67 metrów, dołożony na przykład do krążownika, aby poderwać samolot do lotu. Jeśli się dało, to lądował on na jakiejś wyspie czy innym terenie sojuszniczym, natomiast jeśli nie, to opracowano technikę, gdzie kab podlatywał pod domontowany do okrętu wysięgnik i się pod niego podczepiał. Nazywało się to Brody Landing System, a samolot miał u góry specjalną konstrukcję z hakiem. Zresztą w ten sposób sprowadzano na okręt również inne typy lekkich samolotów. Skrzydła oparte są na dwóch drewnianych dźwigarach, a żebra wytłoczono z blachy duralowej. Część kesonowa pokryta jest blachą, pozostała płótnem. Skrzydło nie posiada żadnej mechanizacji, w tamtych czasach w samolocie tej klasy i osiągającym tak niskie prędkości nie było konieczne stosowanie ani slotów, ani klap. Lotki są szczelinowe i wykonane z metalu pokrytego płótnem. Napędzane są linkami poprowadzonymi wzdłuż zastrzałów i wychylają się po 18 stopni w górę i w dół. Kaby, czy w zasadzie grasshoppery, nigdy nie były oficjalnie uzbrajane, ale na froncie montowano do nich pancerzownice bazooka i to nawet po 3 na zastrzale każdego skrzydła. Jedna bazooka z pociskiem waży ponad 7 kg, a ja się zastanawiałem, czy da się tam zamontować kamerę. Jaka była skuteczność tego systemu do końca nie wiadomo, ale źródła są zgodne, że niemieckich czołgów zniszczono kilka, około 5 lub 6. Oprócz tego załogi używały broni ręcznej, wyrzucając na pozycję wroga granaty przez okno, a Kab odniósł też jedno zwycięstwo powietrzne, które wyglądało w taki sposób, że załoga Pipera dogoniła niemiecki samolot Fizzler Stork, czyli samolot będący niejako odpowiednikiem Kaba w Luftwaffe, i ostrzelała ten samolot z broni ręcznej, i to z broni krótkiej, z pistoletów, przez co wywiązało się takie zamieszanie, że uciekający lotnik niemiecki zahaczył skrzydłem o ziemię, samolot się rozbił, ale wszyscy na pokładzie przeżyli, załoga Pipera wylądowała i wzięła Niemców do niewoli, także to jest jedyne udokumentowane powietrzne zwycięstwo Pipera. Usterzenie ma krawędzie natarcia wygięte z rur stalowych, a żebra z blachy. Wspomniana korbka w kabinie pozwala na regulację kąta natarcia usterzenia poziomego w zakresie od 5 do minus 5 stopni, w związku z tym nie ma osobnej klapki trymera. Stery napędzane są linkami stalowymi. W samolotach stosowano na przestrzeni lat różne silniki. Standardem był czterocylindrowy, chłodzony powietrzem Boxer o mocy od 40 do ponad 100 koni mechanicznych. Trafiały się też silniki rzędowe, np. Menasco M50, a 30 kabów wyposażono w bardzo krótko produkowane gwiazdowe silniki Lenap Papoose LM3, to były gwiazdy o 3 cylindrach. W PRL-u testowo montowano rzędowe 60-konne silniki Walter Micron 3 oraz boksery 65-konny WN1 i 75-konny Praga D. Na samym początku rozważano też zastosowanie silnika 20-konnego Tiger Kitten, ale została z tych planów tylko w zasadzie nazwa samolotu, dlatego że Tiger Kitten oznacza kociątko tygrysa i gdzieś stąd dotarto do nazwy właśnie Cub, czyli młode dzikiego ssaka. Oryginalne silniki kabów nie były połączone z prądnicą. Jeśli była prądnica, to stosowano taką umieszczoną na podwoziu i wprawianą w ruch aerodynamicznie. Dzisiaj standardem jest rozrusznik. Kaba uruchamia się w ten sposób. Natomiast w czasach wojny rozrusznika nie było, a historyczna procedura rozruchowa wyglądała tak. Wyłączony? Wyłączony. To daj zaczyki jakieś tam. Kontakt. Mały gaz, kontakt. Kab odpalił bez problemu dzięki temu, że jest tak zadbany, a ja mogę bez problemu odpalać kolejne odcinki dzięki wsparciu patronów. W tym miesiącu największymi kwotami wsparli mój kanał Daniel Gerlach, Jakub Jamrus, Piotr Boruszewski, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Kuba Janowicz, Maciej Stankiewicz oraz R. Kamil C. I dym na Waszą cześć! Obecnie, czyli pod koniec 2022 roku, jest w Polsce kilka samolotów Piper Cub, ale na szczególną historyczną uwagę zasługują 3, które pochodzą z tych oryginalnych PRL-owskich zakupów i do tej pory się zachowały.
Pierwszy z nich to ten samolot. On jako nowy dotarł do Włoch krótko przed końcem wojny i wcielony został do 5. Armii Amerykańskiej. W działaniach bezpośrednio wojennych prawdopodobnie nie wziął udziału, ale na pewno na jego pokładzie leciał generał Henry Arnold, co upamiętniają naklejone tutaj generalskie gwiazdy. Tutaj widzimy zdjęcie generała Eisenhowera w Piperze z takimi samymi oznaczeniami. Samolot ma też wizerunek Pawła Zołotowa, technika, mechanika i lotnika, który uratował go przed złomowaniem i przerobił go właśnie z wersji na pływakach z powrotem na wersję lądową. Samolot ma też jako jedyny w Polsce oryginalną tabliczkę z numerem US Army Air Forces. Dlaczego nie jest to tabliczka US Air Force, tłumaczyłem w odcinku o samolocie Air Force One. Przez pewien czas ten samolot miał malowanie inwazyjne, natomiast obecnie ma barwy 5. Armii Amerykańskiej. Drugi samolot to jest ten. On dotarł jako nowy do Anglii w roku 1944, gdzie został wcielony do 101 Airborne Division, czyli do legendarnej jednostki powietrzno-desantowej, i wziął udział w desancie w Normandii, jako jeden z 600 kabów, z których co ciekawe żadnego wówczas nie zestrzelono. Obecnie ma on barwy izraelskie, one chyba są albo z okresu kryzysu sueskiego, albo walk o Półwysep Synaj, jeśli ktoś się na tym lepiej zna, to niech powie, co to jest za malowanie, natomiast ono nie jest na pewno związane z historią tego egzemplarza, a samolot ten jest własnością Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Jest to latający eksponat tego muzeum. I jest jeszcze trzeci samolot, który jest w muzeum eksponowany. On z kolei latał w 9. Armii Lotniczej w Afryce i we Włoszech. Jest obecnie egzemplarzem nielatającym, ale ma sprawny silnik. Tutaj widzicie ten samolot w cywilnym malowaniu, w jakim zakończył on swoją podniebną karierę. Tak chyba w najbardziej skrótowej formie można przedstawić historię Pipera Cuba i jej polski rozdział. Jeżeli interesują Was podobne samoloty z podobnej epoki, to polecam Wam filmy o samolotach Taylorcraft Oster i o samolocie de Havilland Tiger Moth, które również realizowałem w taki sposób, że te samoloty mi były udostępnione, ale trafiły one na taki czas YouTube'a, kiedy niestety te filmy były trochę hamowane i przez to trafiły do dość małej liczby odbiorców, a myślę, że warto je zobaczyć, bo pokazane są tam te samoloty z bliska w naturze. Pilotom Cubów bardzo dziękuję za to, że udostępnili mi je do pokazania w tym odcinku, a z Wami się żegnam i do zobaczenia przy kolejnym samolocie za miesiąc. Cześć!